12 maja wspominamy błogosławioną Jutę z Bielczyn. Juta z Bielczyn, zwana też Jutą z Chełmży, urodziła się około roku 1220 w Turyngii. Pochodziła z bogatego rodu książąt brunszwilckich. Jej rodzina była bardzo religijna, a wartości, jakim w niej hołdowano, sprawiły, że Juta stała się wrażliwa na cierpienie i krzywdę ludzką. Wzorowała się na świętej Elżbiecie, którą podziwiała. Zastanawiając się nad swoją drogą życiową, wybrała się do grobu tej świętej, by rozeznać swoje powołanie. Według podań poczuła wtedy, że ma założyć rodzinę. Wkrótce poślubiła rycerza pochodzącego z Angenhausen. Niestety jej małżeństwo nie trwało długo, bo mąż zmarł wkrótce w czasie pielgrzymki lub wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Zaledwie 20-letnia Juta musiała sama zająć się wychowywaniem dzieci. Starała się im wpoić zasady, jakimi sama żyła. Gdy dzieci podrosły, oddała je, jak pisali biografowie, na służbę Bożą, czyli prawdopodobnie pod opiekę sióstr zakonnych. Potem rozdała swój majątek ubogim i rozpoczęła żebraczą wędrówkę. Odwiedzała sanktuaria, kościoły i klasztory. Wzorem świętej Elżbiety pielęgnowała chorych, zwłaszcza trędowatych. Gdy mogła, wspomagała jałmużną potrzebujących. Związała się z beginkami i należała do kręgu osób skupionych wokół Mechtyldy z Magdeburga. Jej postawa była dla jednych powodem szyderstw, a dla innych kultu. W 1256 roku krewny zmarłego męża Juty, Anno von Zangerhausen, został wybrany wielkim mistrzem krzyżaków. Prawdopodobnie na jego zaproszenie Juta przybyła do ziemi chełmińskiej, aby modlitwą i pełnym pokory życiem wspierać zakon w dziele nawracania pogańskich Prus, Litwy i Jaćwieży. Pozostawała pod opieką pierwszego biskupa chełmińskiego, dominikanina Henryka, i za jego zgodą zamieszkała w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynie, z której zrobiła pustelnię, odwiedzaną chętnie przez ludzi poszukujących rady i duchowego wsparcia. Wiodła życie pełne ascezy, a jednocześnie wraz z innymi beginkami opiekowała się niewielkim szpitalem świętego Jerzego na przedmieściach Chełmży. Jej spowiednikiem był Jan z Łabdowa. Codziennie udawała się na mszę świętą do katedry w Chełmży. Legenda mówi, że miała dar chodzenia po jeziorze, co pozwalało jej szybciej dotrzeć do kościoła. Zmarła w opinii świętości 12 maja 1260 roku w Bielczycach koło Chełmży. Po jej śmierci nastąpił szereg cudów, o których duchowieństwo chełmińskie zebrało zeznania od świadków. W rezultacie już około 1275 roku Juta została ogłoszona błogosławioną. W XVII wieku na życzenie króla Zygmunta III powstał życiorys Juty, napisany przez jezuitę, księdza Fryderyka Szembeka. Biskup Jan Lipski dekretem z 15 kwietnia 1637 roku polecił wybudować kaplicę ku jej czci na miejscu dawnej pustelni i ustanowił ją wraz z błogosławioną Dorotą z Montów patronką Prus królewskich. Ożywienie kultu błogosławionej Juty nastąpiło za czasów biskupa Andrzeja Załuskiego. Ufundował on wtedy w kościele katedralnym w Chełmży marmurowy ołtarz ku jej czci. Chociaż w okresie rozbiorów kult Juty zanikł, to powrócił w okresie II Rzeczpospolitej. Błogosławiona Juta została wtedy patronką miasta Chełmży. 20 maja 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki ogłosił ją patronką dzieł miłosierdzia Bożego w swojej diecezji oraz wyznaczył odpust ku jej czci na trzecią niedzielę maja. W tym samym dniu dokonał poświęcenia nowej kaplicy w Bielczynach, której prezbiterium stanowi dawna kaplica z roku 1937. Relikwie błogosławionej Juty spoczywają w katedrze Świętej Trójcy w Chełmży. W ikonografii błogosławiona Juta przedstawiana jest w prostej sukni, przypominającej zakonny habit, we wdowim welonie na głowie. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Jutę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.